Andrzej Zbych. Stawka większa niż życie. Czyta Stanisław Mikulski. Drugie narodziny. Umówił się z Pierem, że zapadną w kartoflisku podczas drogi powrotnej. To była spora szansa. Wachmani o tej porze są już zmęczeni. Tłum przymusowych robotników, który powinien maszerować w karnych trójkach, po dwunastu godzinach morderczej charówki ciągnie osowiały. Każdy myśli tylko o tym, aby jak najszybciej znaleźć się w domu. Jeśli domem można nazwać otoczony drutem kolczastym, czworobok baraków, w których zgromadzono kilkuset cudzoziemskich robotników zatrudnionych w stoczni remontowej Kriegsmarine w Królewcu. Jest więc szansa, że żaden ze współwięźniów nie zauważył ucieczki, a jeśli nawet, to zapewne pomyśli, że tych dwóch zwariowało zupełnie. Bo przecież ucieczki kończą się zwykle jednakowo, po paru dniach, a po tygodniu najpóźniej przyprowadzają z powrotem takiego, któremu, jak mawia w takich okazjach Lagerführer Arzt, znudziło się spokojne życie w tym cichym, przyjemnym obozie i który pragnie zakosztować prawdziwego niemieckiego obozu koncentracyjnego. Bo istotnie ten mały obóz, postawiony na ugorze pod królewcem. Ze struchu najwyższego baraku widać krańcowy przystanek linii tramwajowej, nie jest prawdziwym niemieckim obozem. Staszek spodziewał się, że może być znacznie gorzej, kiedy aresztowano go w rodzinnej kościerzynie. Już wtedy działał Stuttgart-Koncentracjon-Lager, budzący postrach wśród pomorskich Polaków. Ale miał szczęście. Zaplombowany bydlęcy wagon minął Gdańsk z którym tyle Staszka łączyło dobrych i złych wspomnień i skierował się na wschód znalazł się w tym niewielkim obozie gdzie oczywiście nie cackają się z nimi kawki z mleczkiem do łóżeczka nie podają ale brukwiowej zupy spływającymi gdzie niegdzie okrawkami tłustego mięsa prawie dowoli chleba także sporo pół kilograma dziennie rzecz w tym że Staszek szybko się połapał że w obozie umieszczono wyłącznie młodych, zdrowych ludzi, dobierając ich nawet pod kątem przygotowania technicznego. Być może wyznanie Staszka w kościerzyńskim gestapo, że przez cztery semestry studiował budownictwo okrętowe na Politechnice Gdańskiej, wyznanie, dodajmy złożone płynną Niemczyzną, zdecydowało o jego losie. Wśród współtowarzyszy niedoli przeważali ludzie obyci z pracą w fabrykach. Staszek zaprzyjaźnił się z Felkiem który był majstrem u warszawskiego Gerlacha, a człowiek, obok którego dostał pryczę, właśnie ten pier, z którym teraz omawiał ucieczkę, pracował przed wojną u Panarda jako skrawacz narzędziowiec. Wielka machina wojny totalnej, proklamowanej przez wodza tysiącletniej Rzeszy, potrzebowała fachowców, bo wiele stanowisk, przy obrabiarkach, frezarkach i szlifierkach, stało pusty. Ludzi, którzy przy nich pracowali, posłano na fronty. A ktoś musiał produkować części zamienne do podziobanych przez angielskie pociski okrętów, więc stworzono ten obóz, o którym sami jego szefowie mawiali, że należy do najbardziej luksusowych miejsc Trzeciej Rzeszy. Bicie nie wchodziło tu do rytuału. Oczywiście, nierzadko człowiek obrywał kolbą, kiedy post miał akurat muchy w nosie. Ale były to raczej szturchnięcia niż ciosy. Widocznie personel strzegący obozu otrzymał instrukcję, aby pensjonariuszy tych czterech odrutowanych baraków w miarę możliwości oszczędzać. Byli potrzebni przynajmniej do końca wojny. Rzesza postanowiła wycisnąć z nich wszystko, co się da, zanim zdecyduje się na ich unicestwienie. Właściwie można by w tym obozie doczekać końca wojny. Bo oszczędzały ich nawet angielskie bomby spadające w nieregularnych odstępach czasu na królewiec. Lagerführer Arzt, gruba z bezprawej ręki, którą zdążył już stracić gdzieś w kampanii francuskiej, usiłował być jowialny, co mu zresztą przychodziło bez trudu. Widzicie, powiadał, jak was oszczędzamy. Anglicy bombardują niemieckie miasto, a was umieściliśmy za miastem, żeby wam się broń Boże krzywda nie stała. Oczywiście nic darmo. Względnie ludzkie warunki życia okupione są dwunastogodzinną charówką. Do tego dochodzi blisko godziny trwająca droga powrotna, bo rano zawożą ich ciężarówkami. Wielu się z tym pogodziło. Niektórzy nawet uznali, że wygrali los na loterii. Na przykład ci z Wartegał lub Pomorza. Ci, którzy stamtąd pochodzą, mają prawo przekazać część zarobionych marek pozostawionym rodzinom. Ich obecność tutaj chroni w jakimś stopniu, przynajmniej tak sobie wyobrażają, najbliższych przed wysiedleniem. Ci chwalą sobie nawet obóz, uważając go za najmniejsze zło, jakie mogło im się przytrafić. Ale Staszek od ośmiu miesięcy, to znaczy od momentu, gdy się tu znalazł, myśli o ucieczce. Co prawda on także pochodzi z pomorza. Ale nic nie może pomóc swoim bliskim, których pochłonęła pierwsza fala hitlerowskiego terroru w jesieni 39. Uciekł wtedy do Krakowa, potem do Warszawy. Długo szukał kontaktu z jakąś organizacją. Chciał iść do lasu, chciał się bić, ale konspiracja dopiero się rodziła, obejmowała swym zasięgiem niewielkie grupy, a wieści o regularnych leśnych oddziałach były bardziej pobożnym życzeniem niż rzeczywistością. Kiedy wreszcie udało mu się nawiązać kontakt z organizacją, kiedy go zaprzysiężono i myślał, że nareszcie będzie mógł robić to, co robić powinien, po tym, co się stało z jego matką i ojczymem, z jego dalszymi krewnymi i bliskimi przyjaciółmi, kazano mu wrócić do Kościeżyny. Miał tam się zamelinować, w razie potrzeby przyjąć folkslistę i czekać na dalsze rozkazy. Tłumaczył, że chce walczyć z bronią w ręku, że chce zabijać ludzi, którzy zburzyli mu dom rodzinny. Na nic się to nie zdało. To był rozkaz. Powinien zrozumieć, że organizacji potrzebni są ludzie świetnie znający język swego wroga, obeznani z terenem, inteligentni, odważni, którzy, w razie potrzeby potrafią zorganizować grupę konspiracyjną czy siatkę wywiadowczą. Ale nie doczekał się żadnego rozkazu. Trzy tygodnie po przyjeździe do Kościerzyny przyszło Gestapo i wylądował w tym właśnie małym obozie. Mieli pryskać razem z Felkiem, z tym od Gerlacha. Chłopak był cwany, ukradł któremuś z robotników niemieckich jego papiery i czekał na sposobny moment. Staszek myślał właśnie, żeby uczynić coś w tym rodzaju, gdy którejś nocy obudziła ich wizyta gestapowców. Poszli wprost do Felka. W Sienniku znaleźli te dokumenty. Felek więcej nie wrócił. Po tym wydarzeniu skończyły się głośne rozmowy i półjawne planowanie ucieczek. Ktoś był kapusiem. Niestety nie udało się ustalić kto. W każdym razie cel administracji obozu został osiągnięty. Ludzie zamknęli się w sobie, długo się obwąchiwali, zanim jeden odezwał się do drugiego. Tak jak sobie życzył lager Firer pracować, pracować, nie myśleć o głupstwach. Musiało upłynąć parę miesięcy, zanim jego stosunki z Pierem, sąsiadem spryczy obok, zacieśniły się do tego stopnia, że zaczęli przebąkiwać o ucieczce. To Pier właśnie, kiedy pierwsze bariery wzajemnej nieufności zostały przełamane, powiedział Staszkowi. Wiesz dlaczego wszyscy uciekający wpadali? Bo uciekali w niewłaściwą stronę. I potem wyjaśnił. Uciekali Polacy to zrozumiały. oni mają najbliżej. Żaden Francuz nie próbował, ani Czech, ani Jugosłowianin a mimo to żadna ucieczka się nie udała. Było szesnaście ucieczek większość w grupach dwóch, trzy osobowych, kilka indywidualnych. Uciekinierzy zawsze wracali. Tylko raz ktoś nie wrócił przywieziono jego zwłoki. – To proste – ciągnął Pierre. – Pomyśl, wszyscy uciekają na południe w stronę swoich. Od terenu, gdzie mogą trafić na pomoc Polaków, dzieli ich trzysta kilometrów. – Więcej – sprostował Staszek. – Granica Rzeszy przebiega teraz niecałe pięćdziesiąt kilometrów na północ od Warszawy. – Tym bardziej. A trzeba uciekać nie tu. – Pociągnął gwoździem po blasze, która miała stać się częścią kadłuba jakiegoś pancernika – bo ich rozmowa toczyła się przy pracy w stoczni, ponieważ doszli do wniosku, że tylko tu, w ogłuszającym jazgocie pneumatycznych młotów i piskach skrawanej stali, mogą mówić spokojni, że nikt ich nie podsłucha. Więc trzeba uciekać nie tu, powtórzył, lecz tu. Wyrysował gwoździem strzałkę ustawioną pod kątem prostym do poprzedniej, wskazującej drogę do Polski. Na wschód? Nie zrozumiał Staszek. Zwariowałeś? Przecież tam są bolszewicy. Właśnie, pokiłał głową Pier. Granica jest stąd siedemdziesiąt, osiemdziesiąt kilometrów. Pomyśl. A jak Rosjanie wydadzą nas Niemcom? Albo wsadzą za druty gdzieś na północy? Długo nie wracali do tej rozmowy, to znaczy nie wracali do niej wprost, ale Pierre krążył wokół sprawy jak ćma koło świecy. Staszek szybko zorientował się, w czym rzecz. Pier był komunistą i ciągnęło go na wschód. Pewnie by wolał wrócić do Francji, ale wiedział, że to niemożliwe, więc wybierał Rosję. A on, Staszek? Nie wychowano go w miłości do wschodniego sąsiada. W swoim dwudziestodwuletnim życiu nie zdążył się zetknąć z ludźmi, którzy mieliby na ten wielki, szamocący się z trudnościami kraj inny pogląd niż on to znaczy taki, jaki wyniósł ze szkoły, i lektury prasy. Ciekawił go ten kraj. Słyszał o pięciolatkach, o dnie progresie i magnitogorsku. Fascynowało go przeobrażanie rolniczego kraju w potęgę przemysłową. Ale słyszał także o procesach i czystkach, obiedzie i kolektywizacji. Staszek nie wiedział, ile prawdy było w tym, co czytał, ale powzięcie decyzji nie było sprawą prostą. Ucieczka do generalnej guberni jest piekielnie trudna, prawie niemożliwa, ale uciekać do Rosji. Dlatego, kiedy Pierre narysował mu strzałkę wyznaczającą marsz rutę na wschód, zawołał w pierwszym odruchu: przecież tam są bolszewicy. Czytałeś? zapytał w parę tygodni później Pierre podczas półgodzinnej przerwy obiadowej. Czytałeś Mein Kampf? Siedzieli w maszynowni remontowanego statku. Obiadową zupę. Przywożono im do stoczni. To pytanie tak zaskoczyło Staszka, że nie doniósł łyżki z jakimś krupnikiem do ust. Zwariowałeś? Po co miałem czytać to świństwo, z którego wynika, że jestem pod człowiekiem? Gdybyś czytał, Pierre wyskrobał kaszę z dna miski, starannie wylizał łyżkę. Gdybyś czytał, wiedziałbyś, że do podludzi Adolf Hitler zalicza także Rosjan. I wiedziałbyś jeszcze, że likwidacja państwa bolszewickiego jest jego głównym celem. Bez tego nigdy by nie zdobył przestrzeni życiowej dla wybranego narodu. Potrzebne mu żyzne stepy Ukrainy. Więc wojna z Rosją jest nieunikniona. Jeśli Rosja walczyłaby z Niemcami, poszedłbyś z Rosją? Poszedłbym z samym diabłem. Masz moje słowo honoru, że wojna wybuchnie. Staczek chciał mu powiedzieć, że nie bardzo w to wierzy, że przeczą te ostatnie wydarzenia, ale nie zdążył, bo zawyła syrena ogłaszająca koniec przerwy obiadowej. Do maszynowni wtoczył się majster, który popędził ich do roboty. Dopiero po paru tygodniach nadarzyła się okazja do rozmowy. Pierre miał teraz ułatwione zadanie. Koncentracja wojsk niemieckich w rejonie królewca rzucała się w oczy każdemu. Triumfował. A nie mówiłem, bracie, teraz jest najwłaściwsza pora. Czołgi bez przerwy walą na wschód. Wiedziałem, że to taktyka. Z dwóch stron i Niemcy, i Rosjanie potrzebowali czasu. Stalin nie jest głupi. Wiedział, że w 39 nie da rady Hitlerowi. Musiał mieć trochę czasu. Dlatego zawarł ten pakt. A ja wiem, że cię to boli. U nas też wielu ludzi tego nie rozumiało. Ale znasz takie przysłowie, że koszula bliższa ciału? Więc ustalili plan ucieczki. Najlepiej po robocie, kiedy eskortujący ich wachmani też są zmęczeni. Zapaść gdzieś w kartuflisku i przeczekać, aż minie ich grupa. Zanim dojdą do obozu, upłynie pół godziny. Potem kolacja, a apel dopiero o dziewiątej, czyli razem dwie i pół godziny. Ale to jeszcze nie koniec. Pier załatwi, żeby któryś z Francuzów krzyknął, że ich majster zatrzymał na nocną zmianę. Pojadą do stoczni, szukać, znowu godzina, razem trzy i pół do czterech godzin. Mają po parę marek. Pier sprzedał Wachmanowi piękny mocherowy szal, Staszek trzydniową porcję chleba. Wystarczy, żeby kupić bilet w stronę Kłajpedy. Do samej Kłajpedy nie starczy forsy, więc dojadą do czwartej czy piątej stacji za Królewcem. Tam wysiądą i ruszą na wschód. Dopiero wtedy zaczną ich szukać, ale szukać ich będą na południu. Poszło nadspodziewanie łatwo. Była mgła, i żaden z postów nie zauważył, że z grupy ktoś ubył. Zresztą trudno było winić ich o to, ponieważ trójki dawno się już rozpadły. Robotnicy opatuleni, czym kto miał, szli niemal na oślep naprzeciw wiatrowi który kładł na ich twarzach warstwę zimnej, marcowej mrzawki. Sytuację ułatwiało to, że ubiorem niczym nie różnili się od robotników niemieckich. Te same niebieskie kombinezony naciągnięte na ubrania. Jedynym znakiem rozpoznawczym były przyszyte do lewej kieszeni białe skrawki materiału z literą, która symbolizować miała przynależność narodową więźnia. Jeszcze w kartoflisku zerwali te szmaty, stając się w tym momencie uciekinierami i przestępcami w świetle prawa Rzeszy i wewnętrznego regulaminu obozowego. Lagerführer Arts za lekkie nadprucie białej szmatki z literką dawał trzy dni karceru. Tak jak było umówione, wsiedli do tramwaju na krańcowym przystanku. Znali tę drogę, można było do dworca głównego dojechać bez przesiadki. Udawali, że się nie znają. Niemczyzna Piera mogłaby wzbudzić podejrzenia, choć tak się złożyło, że plan zrobienia małego figla władzom Rzeszy uknuli właśnie po niemiecku, ponieważ był to jedyny język, jakim mogli się od biedy porozumieć. Na dworcu Staszek stracił Francuza z oczu, ale bał się, by rozglądaniem nie zwrócić na siebie uwagi Szupo, który przechadzał się po hali dworca z rękami do tyłu. Kupił bilet do stacji, jaką poprzednio z Pierem ustalił i minął obojętnie w przejściu kolejarza, który kasując jego bilet nie zaszczycił go nawet spojrzeniem. Mieli szczęście, pociąg był już podstawiony. Na peronie Pier puścił do Staszka oko i wsiadł w któryś z pierwszych wagonów. Staszek ulokował się z tyłu i czekał. Był jedynym pasażerem w przedziale. Potem zjawił się jakiś kolejarz wracający po pracy do domu. Milkliwy na szczęście. Zapalił papierosa, czym przyprawił Staszka o zawrót głowy. Zauważył to i bez słowa podsunął mu paczkę papierosów. Wysiadł na następnej stacji i Staszek mógł, spojrzawszy na zegarek, stwierdzić, że jeśli wszystko pójdzie tak, jak zaplanowali, to zaczną ich szukać dopiero za godzinę. Rozważał właśnie, co powie Rosjanom na granicy, jak ich przekona, by nie odsyłali go Niemcom. Ocknął się, gdy spostrzegł, że pociąg stoi. Spojrzał na zegarek i ogarnęło go przerażenie. Przespał stację, gnajzał, gdzie miał spotkać się z Pierem. Sądząc po godzinie, pociąg musiał dojeżdżać już do kłajpedy. Wyjrzał oknem, powoli podnosił się semafor. Kilkaset metrów dalej widniały światła i zabudowania sporego na oko miasta. Zdecydował się w jednej chwili. Skoczył, gdy pociąg dorgnął. Był na terenie jakiejś bocznicy. Z prawej miał niskie zabudowania, prawdopodobnie jakichś magazynów. Z lewej zagajnik z usypanymi na jego skraju wielkimi pryzmami węgla czy koksu. Ruszył w tamtą stronę. Miał kompas i mapę, ale cóż to za mapa? Wycięta z gazety Königsberg Zeitung mapa zwycięskiego marszu niemieckich wojsk. Ta część Europy, która go interesowała, była zaledwie naszkicowana. Mógł się z tego domyślić jedynie, że granica musi być gdzieś w pobliżu. W świetle małej kolejowej lampy sygnalizacyjnej położył na dłoni kompas wyprodukowany własnym przemysłem. Magnesowana igła na wieczku pudełka od pasty do butów. Wiedział tylko tyle, że musi iść na wschód. Schował do kieszeni kompas i wszedł w zagajnik. Pułkownik Jakubowski kazał szeferowi stanąć przed niskim, szarym budynkiem, gdzie mieścił się sztab okręgu wojskowego. Spojrzał na zegarek. Okazało się, że przyjechał za wcześnie. Szef wyznaczył mu spotkanie dopiero na jedenastą, ma więc blisko pół godziny czasu. Postanowił się przejść. Rozmowa z szefem nie będzie łatwa. Choć znają się już dobrych parę lat, w ostatnich czasach jakiś cień padł na ich wzajemne stosunki. Rumiancew uważnie słuchał jego raportów, kreśląc na kartce esy floresy. Na zakończenie pytał nieodmiennie, czy Jakubowski ma to spisane. Brał rękopis i wkładał do teczki. O nic nie chcesz zapytać? powiedział Jakubowski niemal ze złością, kiedy był tu ostatni raz dwa tygodnie temu. Wszystko jasne, powiedział tamten. Myślisz, że to dla mnie taka sensacja? Popatrz. Pokazał pękatą teczkę. To są meldunki z ostatnich trzech dni. Można by tym porządnie napalić w piecu. I wszystkie na jedną nutę. Niemcy szykują to, Niemcy szykują tamto, Niemcy przysyłają szpiegów. Jak myślisz, to taka zabawna lektura? Więc jednak to czytasz, zanim wrzucisz do pieca powiedział Jakubowski i poczuł, że chyba przekroczył granicę, której nie powinien był przekraczać. Rumiance wstał. Odwrócił się do niego tyłem. Przez chwilę wpatrywał się w nowe domy za oknem. — Nie palę tym w piecu — powiedział sucho, prawie wrogo. — Posyłam wszystko do Moskwy i dodaję od siebie raporty sumaryczne, jeśli cię to interesuje. — I co? — chciał wiedzieć Jakubowski. Za odpowiedź powinno mu wystarczyć milczenie Rumiancewa. — Czy teraz znowu tak będzie? Wojna wisi na włosku, jest tego pewien. Raporty wywiadu płytkiego, jakimi dysponuje, potwierdzają to z zadziwiającą jednomyślnością. Transport Brygady Pancernej, przegrupowanie dywizji piechoty, nieustannie ciągnące na wschód transporty z benzyną. Ostatnie informacje z Kłajpedy potwierdziły wcześniejsze meldunki, że w tych okolicach Niemcy zbudowali ogromny zbiornik paliw płynnych o pojemności kilkunastu tysięcy ton. Z ostatniego meldunku wynika, że już 1800 wagonów cystern przelało swą zawartość do zbiornika, ale zmieści się w nim może z łatwością drugie tyle. Inne informacje potwierdzały, że sprowadzana benzyna należy do typu lekkich, służących do napędu samolotu. Skąd samoloty, jeśli w Kłajpedzie jest jedno małe lotnisko, na którym zdołałoby się pomieścić naraz raz pięć, no powiedzmy dziesięć maszyn? Chyba, żeby rację miał ten chłopak, ten uciekiniec z niemieckiego obozu, który twierdzi, że w lasach nieopodal pedy natknął się na dobrze zaawansowaną budowę pasów startowych. Co może zrobić Jakubowski poza złożeniem szczegółowego raportu swoim przełożonym? Niełatwy kawałek chleba wybrał. Od dwóch blisko lat jest kierownikiem sekcji radzieckiego kontrwywiadu Obejmującego swym zasięgiem znaczny szmat granicy radziecko-niemieckiej. Cóż możesz zrobić więcej poza przesłaniem raportu i odbyciem okresowego spotkania z Rumiancewem? Przecież nie podejrzewa, że Rumiancew zataja jego meldunki. Zna tego człowieka i wie, że można na nim polegać. Kiedy kilka miesięcy temu zameldował Rumiancewowi, że jego dotychczas spokojny odcinek pracy nagle się ożywił. Tamten popatrzył mu głęboko w oczy. Słuchaj, powiedział, czy ty czasem nie chcesz tej wojny? Wiem, o czym myślisz, odparł spokojnie Jakubowski. I jestem pewien, że kiedyś zmierzymy się z Niemcami. Mam obowiązek zameldować ci o wszystkim, co wzbudziło moje zaniepokojenie, więc melduję. Aluzja zwierzchnika była przejrzysta. Czy nie chcesz tej wojny? To znaczy. Czy nie chcesz, żebyśmy zwyciężyli Niemców i wypędzili ich z Polski? Bo Jakubowski był Polakiem. Nigdy tego nie ukrywał, przeciwnie. Niejednokrotnie podkreślał swą Polskość. Jego ojciec dowodził szwadronem ubudionego. Zginął za władzę radziecką. On zdecydował się zostać w Rosji. Tam, za granicą, za kordonem, jak się wtedy mówiło, nie miał nikogo bliskiego. Matka i siostry mieszkały w Leningradzie. Nikogo z dalszej rodziny nie znał, ale kiedy waliło się w gruzy państwo, którego nie lubił, kiedy Niemcy wkraczali do Warszawy, której nie widział na oczy, a którą tylko opromieniały ciepłem wspomnienia matki, poczuł ucisk serca i nieraz musiał się zetrzeć z którymś z kolegów, którzy upadek pańskiej Polski przyjmowali z nieukrywaną satysfakcją. Z Rumiancewem zresztą nigdy nie doszło do kontrowersji na ten temat. W dniu kapitulacji Warszawy mocno uścisnął mu rękę. – Pójdą, jak przyszli – powiedział. – A może i ty wrócisz? – Więc i Rumiancew – pomyślał Jakubowski teraz – jest przekonany, że musi dojść do wojny. Że Niemcy zdecydują się na samobójczy, a o tym Jakubowski, absolwent Akademii Mienia Frunzego, był najzupełniej przekonany. A tak. Spojrzał na zegarek. Trzeba wracać. Rumiancew kazał mu sprawdzić zeznania tego chłopaka, tego Stanisława Moczulskiego, który uciekał z obozu pod królewcem z zamiarem poinformowania władz radzieckich o koncentracji nad ich granicą wojsk niemieckich. Tak jakby Jakubowski, reprezentujący te władze, nie wiedział o tym od dawna. Ten młody buńczuczny chłopak powiedział Jakubowskiemu, że w wypadku wybuchu wojny. Pragnie wstąpić do armii czerwonej i walczyć przeciwko wspólnemu wrogowi. Kto wie, kto wie powiedział Jakubowski po polsku. Chłopak się zdziwił i ucieszył, ale bardziej chyba ucieszył. Pan jest oficerem ich armii i zna pan polski? Tak powiedział mu wtedy Jakubowski. Jestem Polakiem i oficerem czerwonej armii. ujął go ten chłopak swoją żarliwością i patriotyzmem brakiem pozy. Nie ukrywał, zeznając przed Jakubowskim, że decyzję ucieczki do Rosji podjął nie bez oporów, że dał się przekonać argumentacji francuskiego komunisty, z którym podjął ucieczkę, a którego zgubił gdzieś po drodze. Nie usiłował przekonać Jakubowskiego, że jest entuzjastą ustroju, jaki panuje w Rosji. Powiedział, że nie interesował się polityką, że jedynym jego pragnieniem jest walczyć z Niemcami. Pomścić śmierć najbliższych i klęskę kraju. Chłopaka oczywiście posadził, polecił jedynie, by karmiono go dobrze, wychudł w czasie tej ucieczki, a może podczas pobytu w obozie. Musiał sprawdzić dane, jakie chłopak podał, i to zajęło mu blisko dwa tygodnie. Właśnie dziś rano otrzymał potwierdzenie. Oczywiście nie udało się sprawdzić wszystkiego, ale z grubsza się zgadzało. Trzeba będzie chłopaka zwolnić. Poślę go zapewne gdzieś w głąb Rosji i tyle będzie z jego pragnienia walki z Niemcami. Chociaż jego znajomość niemieckiego, jeśli jest naprawdę tak bezbłędna, mogłaby się na coś przydać. Jeśli Rumiancew pozwoli, zatrzymam go u siebie jako tłumacza postanowił wchodząc w bramę budynku sztabu. Okazało się, że na szefa musi jeszcze zaczekać. Żołnierzyna broniący dostępu do gabinetu był nieubłagany. Zgodził się tylko zadzwonić i zameldować, że pułkownik Jakubowski właśnie się zjawił. Z satysfakcją powtórzył Jakubowskiemu, że szef przyjmie go dopiero za dziesięć minut. Zajęty jest, dodał tonem prywatnym. Jakiegoś szwaba przesłuchuje. Paląc papierosa oparty o parapet okna na korytarzu, rozmyślał o tym jednym, prywatnym zdaniu żołnierza kancelisty. Nie powiedział zwyczajnie, że przesłuchuje Niemca. Tylko Szwaba. Tym jednym słowem zamanifestował swój stosunek uczuciowy do kraju, który przynajmniej w oficjalnej nomenklaturze nosi od półtora roku miano przyjaznego sąsiada. Prawdziwe uczucia narodu, pomyślał nie bez przyjemności, i nagle aż wypuścił papierosa z wrażenia. Nie, nie może się mylić, chociaż to zupełnie nieprawdopodobne. Z gabinetu szefa wychodził. Konwojowany przez czerwonoarmistę, ten Polak, którego zostawił przecież u siebie w garnizonowym areszcie. Ten sam, tylko trochę inaczej ubrany. Co on tu robi? Zdążył jeszcze pomyśleć, bo Rumiancew go już zauważył i przywoływał ruchem ręki. Jakubowski spostrzegł, że Rumiancew jakby odmłodniał. Stracił ociężałość ruchów. Nawet jego zwykle pomięta gimnastiorka wydawała się mniej pognieciona niż zwykle. Ciesz się, bracie, powiedział, coś się rusza. Być może wreszcie tam, na górze, mimowolnie pobiegł wzrokiem ku portretowi zawieszonemu nad biurkiem. Zrozumieli, że to nie żarty. Masz dla mnie coś ciekawego? Zaraz, zaraz, rzekł Jakubowski, który jeszcze nie ochłonął ze zdziwienia. Zanim złożę ci raport, powiedz mi. W jaki sposób go ściągnąłeś? Przecież rano, kiedy wyjeżdżałem, siedział jeszcze u mnie w piwnicy. Kto? Kogo? Nie zrozumiał Rumiancew. No nie udawaj, ten Polak, Stanisław Moczulski. Właśnie chciałem cię prosić o zgodę na zatrudnienie go u mnie w charakterze tłumacza. Chłopak zna perfekt niemiecki, oczywiście polski i dogada się po rosyjsku. Kto? Rumiancew naprawdę nic nie rozumiał. Więc Jakubowski musiał mu wyjaśnić po kolei, jak dwa tygodnie temu żołnierze ze Straży Granicznej złapali na bagnach cywila z karabinem, który przedzierał się w stronę ich stanowisk. Ten karabin zdecydował, że przysłano uciekiniera do Jakubowskiego. Chłopak zeznał, że uciekł z obozu dla cudzoziemskich robotników pod królewcem, że zabił niemieckiego wartownika, zabrał mu karabin i pragnie zawiadomić władze radzieckie o koncentracji Niemców w pobliżu granicy a także pragnie zgłosić gotowość walki ze wspólnym wrogiem gdy zajdzie tego potrzeba sprawdził już większość danych wszystko się zgadzało ale nie miał czasu z chłopakiem rano pogadać i zdziwił się bardzo kiedy zobaczył go wychodzącego przed chwilą z gabinetu rumiancewa pomyliłeś się powiedział spokojnie rumiancew to nie żaden polak to niemiec z litwy nazywa się hans kloss Teraz Jakubowski musiał mieć minę co najmniej niemądrą, bo rumiance roześmiał się, klepnął go po ramieniu. Ile wypiłeś rano, stakan czy dwa? Człowieku, powiedział, widziałem go z odległości dwóch metrów w pełnym oświetleniu, a tamtego przesłuchiwałem chyba z dziesięć razy. Tu nie może być pomyłki. Oglądaliście w życiu dwóch jednakowych facetów? Chyba że są bliźniakami. Jednojajowymi. Uściślił Rumiancew, ale mogę ci przysiąc, że ten facet nazywa się Hans Kloss. Mamy pewne podejrzenia, nawet poszlaki, że pracował dla Abwery. Potwierdzałoby to przypuszczenie, że Niemcy zwrócili się do nas o wymianę tego faceta na, na dziewczynę, która w białym stoku pracowała dla nas. Pewnie przyjdzie nam to zrobić, bo nie mamy przeciwko niemu niczego konkretnego, a małomówny jest jak rzadko. — Wymianę? — powiadasz. W głosie Jakubowskiego zrodziła się myśl na pozór absurdalna. — Taki podobny? — powiedział Rumiancew. — To ciekawe, to bardzo ciekawe. — Czyżby i on myślał o tym samym? — zastanowił się Jakubowski. Dalsze słowa Rumiancewa jakby to potwierdzały. — Zna perfekt niemiecki — powiedział powoli — Studiował przez dwa lata na Politechnice Gdańskiej, urodzony i wychowany na Pomorzu, zna niemiecki tak samo jak polski. I chciałby walczyć z Niemcami. Roześmiał się Rumiancew. Może dalibyśmy mu tę szansę? Zadzwoń do garnizonu, niech mi go zaraz tu przyślą, tego twojego patriotę. Jak mu tam? Stanisław Moczulski. Gdybyś ich postawił obok siebie, może wtedy zobaczyłbyś różnicę. Wstał. Służbiście zwaru obcasy. Pozwólcie się odmeldować. Od dawna już żadne polecenie Rumiancewa nie sprawiło mu takiej przyjemności. Smuga ostrego światła kieszonkowej latarki zatrzymała się na chwilę na kocu, pod którym rysowała się sylwetka mężczyzny z podkulonymi nogami. — Śpi jak dziecko — pomyślał Jakubowski i skierował światło wprost w twarz tamtego. Zerwał się w jednej chwili. Zasłonił oczy przed kłującym snopem światła. Stojący obok Jakubowskiego mężczyzna jakby tylko na to czekał. — Name! — wrzasnął. — Hans Kloss! Geboren! Znów ten wrzask. 5 października 1919 roku w Kłajpedzie. Ojciec właściciel ziemski Herman, matka Emilia von Werseker. Jakubowski podszedł do kontaktu. W pokoju zrobiło się jasno. — Starczy. Powiedział do mężczyzny. Jak się masz, Staszku, mam nadzieję, że nie gniewasz się za tę nagłą wizytę. Skądże, przeciągnął się. Przyzwyczaiłem się, nie rozpieszczają mnie tutaj. Musisz zapomnieć, że kiedykolwiek byłeś Stanisławem Moczulskim, to powiedział dotychczas milczący mężczyzna, który wszedł z Jakubowskim. Z zawodu był psychologiem, a od trzech miesięcy, to znaczy od chwili wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej. Dowódcą, a właściwie zastępcą dowódcy do spraw szkolenia tej przedziwnej uczelni usytuowanej w pobliżu Erywania. Uczelnia była właściwie małym miasteczkiem i ktoś, kto znalazłby się tu, na przykład rzucony ze spadochronem, mógłby pomyśleć, że jest w sercu Niemiec. Na białych, krytych czerwoną dachówką domach widniały niemieckie nazwy ulic. Nie brakowało oczywiście Hermann-Gering-Strasse i Adolf-Hitler-Platz. Niemieckie szyldy w kiosku obok piwiarni można było kupić codziennie świeże niemieckie gazety, spóźnione zaledwie o 3-4 dni, które sprowadzano specjalnie via Sztokholm. W piwiarni podawały ładne dziewczyny w bawarskich strojach ludowych, a na cynowych blatach długich stołów pieniło się w fajansowych kuflach prawdziwe monachijskie piwo. Wszyscy, którzy tu mieszkali, którzy. Przez kilka godzin dziennie wysłuchiwali wykładów, prowadzonych oczywiście po niemiecku, studiowali niemieckie regulaminy wojskowe, przepisy celne i ordynację pocztową, nigdy nie wiadomo, co się komu może przydać, których budzono w nocy i żądano od nich wyjaśnień, świecąc oczy latarką, których uczono skradać się bezszelestnie i zabijać uderzeniem pięści. Wszyscy ci ludzie nienawidzili wroga. Który chciałby rzucić na kolana ich ojczyznę, i szkoleni byli w tym celu, aby szkodzić mu najdotkliwiej na tyłach frontu. Oczywiście nie wszyscy na stałe przybiorą postać Niemca. Nie każdemu dane jest, by mógł wcielić się jak Staszek w postać innego człowieka. Jak on się czuje? Zapytał Staszek. Gada. I pewnie zachodzi w głowę, czego od niego chcemy. Pokaż szyję, zabliźniło się już? Staszek pochylił głowę, tamten obejrzał prawie niewidoczną bliznę poniżej prawego ucha. Dotknął jej nawet palcem. Z tą blizną była cała historia. Trzech najlepszych moskiewskich chirurgów pracowało nad tym, aby stworzyć na szyi Staszka ślad, jaki miał Hans Kloss po nieszczęśliwym upadku z konia w dzieciństwie. – W porządku – skonstatował Jakubowski. – Na oko nie różni się nic od tamtej. – Jak z twoim strzelaniem? – Chcecie zobaczyć? – wyręczył w odpowiedzi zastępca komendanta szkoły. – Teraz w nocy? – zdziwił się Jakubowski. – Mamy strzelnicę przygotowaną do ćwiczeń nocnych. Wyszli na dziedziniec. Za strumykiem, nad którym rozpięto romantyczny mostek westchnień, była strzelnica, otoczona dwoma wysokimi wałami ziemi. Dniało właśnie. Zapalić ci światło, Klos? Zapytał zastępca komendanta. No, spróbuję tak odparł Staszek. Bardzo chciał, żeby próba wypadła pomyślnie. Nie spodziewał się, że strzelanie z pistoletu będzie mu sprawiało tyle trudności. Co prawda, ostatni instruktor strzelectwa, cywilu aktor cyrkowy, popisujący się na arenie właśnie celnością strzałów, był z niego zadowolony. Nie chodziło oczywiście o zwykłe strzały do tarczy ustawionej nieruchomo na wprost strzelającego. Ten fragment strzelnicy miał kształt półkola, wokół którego w odstępach kilkudziesięciocentymetrowych ustawiono tarczę. Pod każdą było czerwone światełko, które zapalało się na moment i gasło. Zapalały się kolejno, ale bynajmniej nie według porządku. Czasem pierwsza z lewej, niekiedy ta niemal na skraju widzenia prawego oka, Czasem któraś kilkunastu środkowych. Sztuka polegała na trafieniu w tarczę, na której zapaliło się światełko, a światełek w ciągu minuty błyskało dziewięć, tyle, ile nabojów w pistolecie. Zastępca komendanta wszedł do budki, gdzie znajdowała się tablica do sterowania światłami. Błysnęło światło z prawej, strzelił i niemal instynktownie odwrócił się na pięcie, strzelając w świecący punkcik z lewej. Potem, prawie nie celując, trzy kolejne bliżej środka i znów dwa z lewej. Kiedy myślał, że to koniec, błysnęło środkowe i w tym samym momencie nacisnął spust. Podeszli do tarczy. Tylko trzy dziesiątki. Kilka na granicy siódemki i ósemki i jedna, wstyd się przyznać, piątka. Nie martwcie się, los. Poczuł na ramieniu dotknięcie ręki zastępcy komendanta. Zrobiłem ci małą niespodziankę. Ta próba trwała tylko pół minuty, a i tak miałbyś dziewięć trupów. Wypijecie u mnie herbatę, zwrócił się do Jakubowskiego i jedźcie z Bogiem. Tak, powiedział Jakubowski. Za godzinę musimy być na lotnisku. Czekają tam na nas. Przez parę dni, zwrócił się do krosa, będziesz się jeszcze przyglądał swemu sobowtórowi. Porozmawiamy o rodzinie. Nauczyłeś się tego, co ci przysłałem? Tak, uśmiechnął się Staszek. Ciotka Hilda, siostra mojej matki, ma trzy córki. Najładniejsza ma na imię Edyta i kochałem się w niej na zabój, kiedy miałem piętnaście lat. Chce pan, żebym powiedział coś o stryju Helmucie? A może wyliczyć wszystkie choroby, na jakie cierpiała ciocia Hilda, najważniejszą z nich jest chroniczny reumatyzm. Żebyś wiedział, jakie to ważne powiedział Jakubowski. Rola, jaką ci wyznaczyliśmy, nie ma chyba precedensu. Ja przynajmniej o niczym takim nie słyszałem. Uważnie popatrzył na Staszka. Ostrzyżony krócej, wyglądał jak kopia tamtego, jak oryginał poprawił się w myśli. A potem? zapytał Staszek. Jakubowski nie odpowiedział. Ruszył przodem. Myślał właśnie, jak zachowa się ten chłopak. Kiedy go poślą tam, gdzie nie będzie komendanta, który udaje nocne przesłuchanie, nie będzie imitacji niemieckiej piwiarni, ani japońskiego instruktora Judo, gdzie nie będzie Jakubowskiego ani nikogo, kto mógłby temu dwudziestoparuletniemu chłopcu służyć pomocą albo radą, gdzie znajdzie się sam otoczony zewsząd wrogami, gdzie sekunda opóźnienia reakcji może zdecydować o powodzeniu misji lub o zgubie tego chłopca. Czy nie pomylił się, darząc go takim zaufaniem? Czy nie popełnił błędu? Od tej chwili ich los będzie z sobą sprzężony. Gdyby chłopak zdradził? Nie, to niemożliwe. Jakubowski nie mógł się pomylić. Ręczę za niego głową, powiedział wtedy Rumiancewowi, a potem powtórzył to w Moskwie, gdzie przedstawiali swój wariacki, jak to określił jeden z generałów sztabu generalnego, plan. Zatrzymał się, pozwolił się dogonić Staszkowi. Hansa Klosa nie zainteresuje pewnie to, co teraz powiem, ale pozwolę ci jeszcze przez chwilę po raz ostatni przed akcją być Stanisławem Moczulskim i nacieszyć się. W Londynie zakończyły się rozmowy ambasadora ZSRR majskiego z premierem Sikorskim. Nawiązaliśmy stosunki dyplomatyczne, powstanie u nas polska armia, a Sikorski odwiedzi Stalina. Pamięta pan o swojej obietnicy? Tak, powiedział Jakubowski. Ale może się nie rozstaniemy? Obiecał Staszkowi, że w momencie powstania polskiej siły zbrojnej przekaże Hansa Klosa do dyspozycji polskiego dowództwa. Nie rozumiem, zdziwił się Staszek. Jeśli powstanie armia, będzie potrzebować doświadczonych oficerów. Jeśli moje dowództwo pozwoli, Trzy dni później żegnali się w małym miasteczku białoruskim. Słychać było odgłosy artyleryjskiej kanonady. Kurtka tamtego uwierała Staszka nieco pod pachami, było drobinę szerszy w barach. Wtedy wrócił do rozmowy przerwanej 15 kilometrów pod Erywaniem. Bardzo bym chciał, powiedział Staszek, żebyś wreszcie zobaczył Warszawę. Ja też bym chciał, powiedział Jakubowski. Ucałowali się z dubeltówki po polsku. Słuchaj, J. 23. Nie spiesz się. Nie działaj nerwowo. Znasz punkty kontaktowe. W razie potrzeby my cię znajdziemy. Pamiętaj nic pochopnie. Nawet gdybyś miał zacząć pracować kilka tygodni później, chcę, żeby udało ci się, żebyś wytrzymał chociaż pół roku. Przez ten czas coś się zmieni na froncie. Musi się zmienić. Prawie krzyknął, bo zagłuszała go narastająca kanonada artyleryjska. A może dłużej? Powiedział Staszek. Chciałbym chociaż rok. Wiesz, ile przez ten czas mógłbym im zaszkodzić? Od wczorajszej pożegnalnej kolacji mówili sobie po imieniu. Nie wolno ci być marzycielem, powiedział Jakubowski. Spojrzał na zegarek. Czas już na mnie. Najpóźniej o północy nasi opuszczą to miasteczko. Od tej chwili jesteś zdany tylko na siebie. Zatrzasnął za sobą drzwi samochodu, odkręcił szybę i krzyknął, gdy samochód ruszał: Chcę, żebyś to ty mi pokazał Warszawę. Został sam. I w tym momencie z całą jasnością uświadomił sobie to, co Jakubowski powtarzał mu wielokrotnie: Od tej chwili będziesz już zawsze sam.